Dymnica. Dymnica jest elementem kotła parowego. Stanowi przedłużenie walczaka. Z przodu lokomotywy między walczakiem a dymnicą znajduje się ściana sitowa. Jak widzimy, od przodu jest zamknięta drzwiami. Natomiast u góry dymnicy znajduje się komin. W osi komina dysza. Dysza odprowadza parę odlotową, czyli tak zwaną zużytą, z cylindrów. Para, uchodząc do komina z dyszy, wytwarza podciśnienie dające ciąg w skrzyni ogniowej. Wygasza również powstałe iskry. Tutaj widzimy przy rozpalaniu parowozu właśnie w dymnicy podpala się ogień po to, żeby stworzyć ciąg w skrzyni ogniowej. W dymnicy umieszczona jest też dmuchawka parowa. Uruchamia się ona przy pracy kotła podczas postoju parowozu na stacji lub podczas jazdy z zamkniętą przepustnicą. Zaznaczam, że omawiam tu ogólną budowę dymnicy. Na początku XX wieku w parowozach na parę przegrzaną umieszczano w dymnicy cały przegrzewacz. Później stosowano tylko skrzynię przegrzewacza. W tejże dymnicy znajdują się również urządzenia odiskierne różnych typów. Na przykład mogą być to siatki. Para nasycona ma swoją temperaturę, a żeby ją podnieść powyżej temperatury pary nasycenia, stosuje się przegrzewacz. Stosowanie przegrzewaczy spowodowało podniesienie sprawności maszyn parowych i tłokowych i umożliwiło wprowadzenie turbin parowych. Kamera, narracja i realizacja Ryszard Maj, 10.10.2020.